Bierut jednak był elementem tego zbrodniczego systemu i ja nie miałbym, prawdę mówiąc, nic przeciwko temu, żeby postąpić z nim tak, jak kiedyś postąpili Rosjanie ze Stalinem, który był przecież w mauzoleum i został z tego mauzoleum wyprowadzony, spopielony i gdzieś tam, że tak powiem, pochowany w murze kremlowskim. Ale oczywiście uważam, że profanacja grobu jest profanacją grobu. I Ziobro nie powinien, tak powiem, ingerować tutaj w działalność prokuratury. Jak powiem, rozdzielam te dwie sprawy. Ci ludzie popełnili po prostu przestępstwo, powinni za to odpowiedzieć. Natomiast to, że akurat Bierut, odpowiedzialny po prostu za mordy polityczne w Polsce, tam leży. No, dla mnie, ja nie miałbym nic przeciwko temu, Gomułka gdyby to jest 1970 rok, 70 gdyby rok go stamtąd także wynieść i po prostu pochować gdzie indziej. Akurat postaci tamtego reżimu. Agaton Koziński. Znaczy tutaj absolutna zgoda. Tutaj jest, warto pójść na spacer Aleją Zasłużonych na Powązkach, żeby zobaczyć. To nie jest tylko grób Bolesława Bieruta. To jest absolutna dominanta na całej alei. To jest największy pomnik zbudowany na tej alei. No jeżeli ktoś, kto nie zna kompletnie historii Polski, spojrzy na tą... Jeszcze generał Świerczewski ma tam duży grób. No może tak, no ale no to jest jeden z największych, w takim razie już generała Świerczewskiego w tym momencie nie pamiętam. No ale tutaj Bolesławowi Bierutowi zbudowano niemalże piramidę. To jest, byłoby trochę przerysowanie, ale piramidka, no to tak, bo to jest naprawdę ogromny grób i on absolutnie wymaga takie kwestie uporządkowania również względów historycznych, no bo tutaj widzę, jest czyli pewna zgoda. Czyli co, przenoszenie grobu? Tak jak... Nie, no, ja bym ten grób zachował jako historyczny, nie, grób ten, powinien absolutnie zniknąć stamtąd, bo to jest ten grób się, stamtąd wyprowadził, żeby on tam nie zanieczyszczał tego miejsca. Trudno mi sobie nadwyobrazić jakąś tabliczkę będącą komentarzem do tego, żeby opisać, no skoro byliśmy w stanie nie usunąć pomnik Czterech Śpiących, który wywołał to gigantyczne dyskusje, ale jednak udało nam się do tego dokonać. W polskiej tradycji jednak pamiętajmy, co do zasady, takie jest pamiątki po starym systemie, który został odrzucony, niszczymy. Słynne zniszczenie cerkwi zbudowanej na koło grobu nieznanego żołnierza została zburzona niemal natychmiast po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Podobny sposób powinniśmy postępować również z innymi takimi niechcianymi pamiątkami po smutnej przeszłości. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.